Martyno, jestem bardzo ciekawa Twoich przygotowań do programu, do kolejnych podróży w najdalsze zakątki świata. Jak wygląda Twoja dieta oraz ewentualne treningi, żeby po prostu być wytrzymałą na planie i nie tylko? No, ja potrzebuję dużo treningu, bo muszę być w formie. Potrzebuję być w formie, żeby jeździć na te krańce świata i żeby nadążyć za ekipą, a nawet, powiem więcej, wyznaczać to tempo. Także absolutnie to jest coś, co traktuję jak część moich obowiązków zawodowych. Ale w ogóle zawsze lubiłam się ruszać, kocham ruch, więc biegam. Tak, teraz mam chwilową przerwę, ale biegam, ćwiczę. Wiesz co, w ogóle jestem osobą, która niewiele czasu siedzi. Tak, więc zauważyłam, szczególnie po dzisiejszym dniu. Więc cały czas jestem w ruchu, a w ogóle samo bycie na krańcach świata to jest jak obóz kondycyjny, tak? To trzeba mieć naprawdę żelazne zdrowie, wstawać o świcie, chodzić spać późno i być cały czas w biegu, zmiany temperatur, zmiany stref klimatycznych, zmiany diety, no i zmiany stref czasowych, tak. Na przykład odżywiałaś się w Nigerii, bo jestem bardzo ciekawa, co tam jadłaś, żeby po prostu tak sprawnie funkcjonować. A wiadomo, że tam jest inne jedzenie niż w Polsce. Ryż, warzywa są zawsze bezpieczną opcją. No głównie ryż i warzywa. Afryka akurat nie słynie z dobrej kuchni. Przynajmniej no, ja w niej nie gustuję, bo są rejony, gdzie jest wspaniałe jedzenie. Na przykład Etiopia. Ale w Nigerii to było bardzo proste jedzenie. Jemy dosyć niewyszukane rzeczy, bo też staramy się być jak najbliżej osób, których życie filmujemy, więc posiłki jedliśmy wspólnie. Okej. Okay. Właśnie jeszcze chciałam się zapytać o ekipę. Jak wy tyle ze sobą wytrzymujecie? Czy faktycznie łączą was wspólne pasje? Po prostu lubicie ze sobą spędzać ten cały czas, czy tylko właśnie ograniczacie się do nagrywania odcinków? Nie. My się w ogóle bardzo wszyscy lubimy. Przynajmniej ja bardzo lubię ekipę programu Kobieta na Krańcu Świata. I nawet jeśli mieliśmy przerwę w nagrywaniu, bo przez jakiś czas nie było kobiety, dziękuję wszystkim widzom, że tak cierpliwie czekaliście i że jesteście i że oczywiście w niedzielę o 11:30 zasiądziecie, żeby obejrzeć pierwszy odcinek nowego sezonu i w ogóle, że całą jesień spędzimy razem, wszystkie niedziele o 11:30, a jeśli nie, to na playerze, ale wiesz, my się musimy lubić, znaczy to nie dałoby się inaczej, znaczy musimy się lubić, musimy się szanować i potrzebuję pracować z ludźmi, którzy wyznają podobne wartości, ponieważ zajmujemy się tematami obiektywnie trudnymi, wymagającymi i to wymaga wspólnej pracy, tak? To ja sama nie robię tego programu, więc bardzo się lubimy i kończymy zdjęcia i dalej spędzamy czas razem. Jesteśmy ze sobą naprawdę na dobre i na złe. Razem jemy, razem też czasem, jak jest chwila, to oglądamy to miejsce, w którym jesteśmy, ale tych chwil jest niewiele. Tak prawdę powiedziawszy, to się skupiamy przede wszystkim na tym, żeby opowiedzieć historię naszych bohaterek. Tak, zdecydowanie. Zauważam, że raczej koncentrujecie się na misji po prostu waszej i tego programu. Jestem bardzo ciekawa a propos takich blasków i cieni właśnie tego programu, jeśli chodzi o takie najniebezpieczniejsze sytuacje, z jakimi miałaś do czynienia. Jakie to były na przykład? No wiesz co, były w historii tego programu było wiele takich miejsc, gdzie obiektywnie było niebezpiecznie. No w tym sezonie na pewno niebezpiecznie było w Nigerii, bo to jest w ogóle jeden z najniebezpieczniejszych krajów, szczególnie to miejsce, Eket, gdzie są złoża ropy naftowej i gdzie często po prostu przyjezdni są porywani dla okupów, więc to nie było bezpieczne miejsce. No, Ukraina nie jest obiektywnie bezpiecznym miejscem, ale byliśmy też w Pakistanie, gdzie zostaliśmy zatrzymani przez wywiad i skonfiskowano nam sprzęt. Tak, już trafialiśmy i do więzień w trakcie realizacji tego programu. Na szczęście wszystko skończyło się dobrze. Natomiast, wiesz, jednym z najbardziej niebezpiecznych odcinków, jaki zrealizowałam, to był odcinek z Francji. Z Paryża, więc to nie jest tak, że trzeba jechać na kraniec ten dosłowny świata, żeby doświadczyć obiektywnie trudnych sytuacji. I to dotyczy przede wszystkim ludzi, których spotykasz na swojej drodze, więc tu w Warszawie też mogą stać się straszne rzeczy, jeśli spotkasz niewłaściwych ludzi w niewłaściwym czasie. I uważam, że po tylu właśnie doświadczeniach różnych, z różnych zakątków świata, chyba nic nie jest w stanie ciebie przerazić. Nie, to też, wiesz, ja mimo, że tyle lat jeżdżę na krańce świata, to ja nie mam czegoś takiego, że
nic mnie już nie dziwi i w ogóle na wszystko jestem przygotowana. To znaczy, mam dużą odporność na stres, tak? Potrafię reagować w różnych sytuacjach dość chłodno, co wynika też z doświadczenia, ale też w ogóle z mojej konstrukcji psychicznej. Natomiast tak w ogóle mnie zaskakuje każdy dzień. Mnie zaciekawia każdy dzień, bo ja każdego dnia zaczynam jakby od nowa jakąś historię też swojego życia, kolejny dzień mojego życia, więc nie mija mi w ogóle z czasem to, że jestem jak dziecko, które każdego dnia jest zachwycone tym, że jest kolejny dzień, że my możemy robić kolejne wspaniałe rzeczy. A propos dzieci, dzisiaj na widowni była twoja córka Marysia. Jestem bardzo ciekawa, jak ona zniosła tę rozłąkę właśnie związaną z 14 sezonem programu. No wiesz, moja córka ma 15,5 roku, więc myślę, że pod wieloma względami dzieci w tym wieku lubią wręcz, jak rodziców nie ma. Oczywiście ona jest sama, jest pod opieką i to pod bardzo czujnym okiem, czasem nawet myślę, że czujniejszym niż ja sama mam, bo tak to jest, jak zajmujesz się czyimiś dziećmi, to jesteś jeszcze bardziej uważny, więc ona jest po prostu otoczona ludźmi, którzy ją kochają, którzy ją wspierają, więc ja jestem o nią spokojna. Natomiast wiesz co, to jest część życia mojej córki, mojego zresztą też, ponieważ nie zna innego życia. Taką mam pracę, że jeżdżę, a potem wracam, jesteśmy razem, jesteśmy w ogóle bardzo blisko i bardzo dużo gadamy i dużo spędzamy czasu i to jest wspaniałe być mamą nastolatki. To jest piękne, co powiedziałaś i faktycznie jeszcze mam pytanie, która z was się bardziej martwi o drugą? Czy właśnie Marysia o ciebie, jak wyruszasz w podróż, czy to Marysie, co się dzieje u niej w Polsce? A nie, nie, to na pewno ja się zdecydowanie bardziej martwię o moją córkę, to nie mam żadnych wątpliwości. I chyba zawsze tak było, że ja, wiesz, zawsze muszę mieć telefon, choćby satelitarny, jeśli nie ma tego normalnego. Ja muszę być z nią w kontakcie, wiesz, i ja siedzę na drugim krańcu świata, ale ja sprawdzam, czy, wiesz, ona zapakowała spodenki na gimnastykę, tak, i no tak, taką bywam trochę nawet mamą chyba kwoką. Także wiele było przezabawnych historii, kiedy ja gdzieś tam, wiesz, na afrykańskiej sawannie rozwiązywałam codzienne problemy szkolne i domowe, no ale wiesz, ja się martwię, bo też wiem, co ją może spotkać i patrzę na to z perspektywy osoby dorosłej i bardzo bym chciała ją uchronić przed wieloma zagrożeniami, ale to nie jest możliwe. Pewnie, że nie jest, ale robisz wszystko, co w twojej mocy. A jeszcze mam pytanie odnośnie Kabuli, bo czytelnicy Plotka uwielbiają newsy o Kabuli, o tym, co u niej słychać, jak się rozwija. Tak, naprawdę. I mam pytanie, o jakich jej zdolnościach my jeszcze nie wiemy. Oj, Kabula to w ogóle nas wszystkich w ogóle może jeszcze zaskoczyć, bo jest to niesamowita osoba, szalenie inspirująca i Kabula, no oprócz tego, że studiuje prawo, jest właśnie po egzaminach, po pierwszym roku prawa na Uniwersytecie w Arusha w Tanzanii. Kabula śpiewa. Ostatnio wiem, że pokazywała swój najnowszy teledysk, dostępny na YouTubie albo na Instagramie, na jej koncie Zajawka. Kabula również szyje, pięknie szyje, choć ma jedną rękę, to wspaniale potrafi sobie przygotować kreację. W ogóle świetnie się stylizuje, naprawdę. Jest po prostu taką trendseterką i niezmiennie mnie tym zaskakuje. Natomiast wiesz co, z takich rzeczy, których nie wiecie o Kabuli, to powiem, że jest turbo fanką żelków. A proszę. Tak, ona jest takie guilty pleasure po prostu. Guilty pleasure, ona po prostu jest napędzana żelkami, więc jak była w Polsce, to kupowała mi codziennie po prostu te żelki. Ja mówię, hej, to jest niezdrowo. Ona mówi, no tak, tak, ale w Afryce nie mam, no więc tutaj pokorzystam. Natomiast to jest taka dziewczyna, która nas jeszcze wszystkich zaskoczy. Nie? Ona tak bardzo myśli do przodu, jest tak bardzo w ogóle odpowiedzialna, jest tak dojrzała, że czasem, wiesz, czuję się zawstydzona nawet. Mam pytanie a propos właśnie twojego czasu wolnego, bo jestem bardzo ciekawa, jak Martyna Wojciechowska się relaksuje, czy za granicą, czy w Polsce, bo jednak podróżujesz i nie wiem, czy nie masz dość po prostu tego wyjeżdżania. Bardzo chętnie się relaksuję w Polsce, w ogóle w domu się chętnie relaksuję, robiąc z moją córką dokładnie nic, na przykład leżymy na kanapie, więc no może nie takie nic, bo na przykład czytamy książki, cały dzień robimy sobie maraton czytanych książek. Moja córka, jeśli ma wybrać telefon i książkę, to wciąż wybierze książkę, na szczęście, bo w dzisiejszych czasach to nie jest oczywiste. Więc to jest dla mnie świetny relaks. Na pewno uprawiając sport i w ogóle ruszając się, to mi jest w ogóle potrzebne, żeby
żeby czuć się dobrze w głowie, ja po prostu muszę się ruszać. Natomiast bardzo też dla mnie dobrym sposobem spędzania czasu są wyjazdy w Polsce właśnie. Nie? Okay, ponieważ na miasto, poza Warszawą? Wiesz co, kocham Jurę Krakowsko-Częstochowską, Podlesicę na przykład, Szczyrk, ale ostatnio siedziałam na chałupach nad Polskim Morzem na Helu i tak, ja już jakbym miała wsiąść w samolot i jeszcze lecieć na kolejny kraniec świata, to czasem może już niekoniecznie. Wolisz chałupę. Tak, tak. Wiesz, no też odkryłam wspaniałe góry całkiem niedaleko, Dolomity włoskie. Wiesz, nie trzeba lecieć koniecznie, jak się okazuje, na drugi kraniec świata, żeby mieć niezwykłe górskie doświadczenia. I na koniec jeszcze mam jedno pytanie. Przypomniało mi się właśnie z dzisiejszego pierwszego odcinka nowego sezonu. Dlaczego tyle musiałaś czekać, żeby właśnie poznać Anię, z której jesteście do siebie bardzo podobne pod kątem misji i w ogóle też wizualnie, blondynki, tatuaże? Tak, ale to są różne okoliczności, które na to wpływają. Ja zobaczyłam zdjęcie Ani Ringgren-Löwen 7 lat temu i marzyłam o tym, żeby do niej pojechać. I wiem, że będziecie zachwyceni tą historią, bo to zdjęcie jej, kiedy ratuje nigeryjskiego chłopca oskarżonego o czary, obiegło wtedy cały świat i to dla mnie osobiście był wstrząs i chciałam rzeczywiście ją poznać. Natomiast wiesz, no z różnych przyczyn ona podróżowała, ja podróżowałam, gdzieś tam odzywaliśmy się do niej, to nie był właściwy moment. Była w toku jakichś innych obowiązków, była pandemia. Potem ja miałam z kolei przerwę w realizacji programu, no i tak upłynęły te lata, ale wiecie co, na dobre rzeczy warto czekać i ten nowy sezon programu Kobieta na krańcu świata jest naprawdę wyjątkowy, więc wierzcie mi, że warto było czekać. Ja Was zachęcam, słuchajcie, do obejrzenia nowego sezonu. Martyna, dziękuję Ci bardzo za rozmowę.